Jesteśmy na 339 km przed Peru, Lima, Peru. Przed Limą. Tutaj ocean jest bezpośrednio. Dopiero mi się teraz przetkało w uszach. Proszę was, ocean tutaj jest bliziutko. Idzie wzdłuż drogi. No i ta droga Pan American Highway. Dość taka. Same piaski dookoła. Od kilkuset kilometrów. Właściwie od tysiąca kilometrów. Jest tylko piaski, piaski, pustynie. Na dobrą sprawę, od któreśmy wjechali do Panamy, to bez przerwy pustynie i piaski i pełno śmieci dookoła. Coś nieprawdopodobnego. I tutaj co kilkadziesiąt kilometrów są takie wioski rybackie, gdzie można zjeść wspaniałe ryby. I teraz spaliśmy z tymi Niemcami za 30 tutejszych, czyli po 10 dolarów od osoby. Nie mniej, bo za 3, 10 dolarów za 3 osoby, czyli po 3 dolary. Dobra cena. No i okolice. Wojtuś by powiedział, że tu w ogóle światła nie ma. Znaczy się, nie światła, tylko kolorów. A co jest prawdą? Bo jakieś te kolory anemiczne. Niemcy mi odjechali, ale jakoś ich złapę prędzej czy później. No i sam jest, nie ma specjalnego ruchu na tej autostradzie. I dziwna rzecz, bo w tamtą stronę się płaci, a w tą stronę się nie płaci. I tutaj jacyś rybacy łapią ryby. Wspaniałe te rybki są właśnie. W tej miejscowości zjadłem sobie taką rybkę. 10 tutejszych sols, czyli 3 dolary, bo to jest dokładnie tak samo jak złotówka. Przelicznik, czyli za dolara dają 3,32. No i bezmiar oceanu, w tej stronie Nowa Zelandia i Australia, gdzieś mniej więcej w tym kierunku, jakieś 15, a więcej może, z 15 tysięcy kilometrów, nie wiem, musimy zobaczyć, nie ma problemu. W takim razie dość surowy krajobraz, nie ma słońca, ale się fajnie jedzie. Pozdrawiają mnie miejscowi. Pokazują okej. No i jesteśmy w restauracji Rosalina. Jadłem sopa de casa, czyli zupa domowa. I nie wiem jeszcze co, ale narysowałem rybę, żeby mi dali rybę. Taki znak ryby. Myślę, że mi da tą rybę. Wczoraj jadłem rybę, dziś jadłem rybę. Bardzo mi smakowała. Ty facet chce, żeby go nakręcił. Ja, machają. Miła atmosfera. Tutaj pieski są. Drugi jest. To nie, nie doje, to mu coś tam da. Także mają miejsce upaszone. Jak już się ujawniłem teraz z kamerą, to będę musiał mieć na oku, żeby mi nie poprowadzili. Cholera, nikt tu po angielsku nie mówi. A ja, jak wiecie, ale po góralsku z nimi mówię, no i rozumieją. To na razie, cut. Tell me something, so, you go from Alaska to Ushuaia. Yes. And from Ushuaia... Back to New York. How long it takes you, totally? From Alaska to Ushuaia, how long it takes? About 1 year. 1 year? Yeah. Oh man, I start from Houston, Texas. Yeah. And I would like to be in Ushuaia in 1 month. Yeah. And come back to Houston. Are you originally from
Orziela je from Poland. Oh, okay. Yeah. I am from Poland. Are you crazy guy, man? Ojejku, jajku. Przepraszam. Uparłem się, żeby kupić tą grzałkę. No i kupiłem wreszcie grzałkę. $27 da. Ale najgorsze jest to, że zamiast wziąć dwie żretki, dwie zapałki i zrobić grzałkę taką, jak miałem w obozie w Latinie, to zachciał mi się oryginalny. No ale kupiłem. Jakiś wiec polityczny jest. Jestem w środku Limy, nawet nie wiem na jakim placu. Nie mogę trafić do hotelu. Wjechałem z hotelu. Skręciłem w prawo, w lewo, w prawo. Później prosto i po prostu nie mogę trafić, cholera. Nieraz sobie radziłem w takich sytuacjach i też poradzę. Także nie jest źle. Tu się dziwią. No, grazie, senior, grazie, grazie. De qué país? A? De qué país? No comprendo. Where are you from? Polonia. 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 Ja, ja, ja. Varsovia, no? Krakowia. Krakowia, a ja. Krakowia. Krakowia. Hey, buddy, you know... No, Lima robi bardzo ładne wrażenie, muszę wam powiedzieć. Tłok niesamowity. Na peryferiach gnój, smród, dziadostwo i ubóstwo. A tutaj w centrum wszystko ładnie odrestaurowane. Mieszkam koło kościoła San Francisco. No, bardzo ładnie właściwie. Ładnie jak rynek krakowski miejscami. Tych placów jest co niemiara. I no, wszystko ładnie oświetlone. No bajecznie ładnie, no zupełnie tak w Disneylandzie. To można porównać, nie wiem czy widać to na tym właśnie, jak to kolorowo wygląda. No i młodzi ludzie ładni chodzą, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, bardzo przystojni, piękni. A ja na motorku szukam pralki, żeby się wyprać. Kupiłem sobie coś do jedzenia, jakąś szynkę. Wydałem 32 tutejsze, czyli $10 na dwie bułki, dwie konserwy, trochę szynki, soczek. Także no dość drogo jest. Znaczy, drożej jak w Ameryce, wydaje mi się. A ludzie tu chyba nie zarabiają tyle, co my w Stanach. Ale jakoś się wszystko kręci i radują się życiem. Tu obu jakieś protesty były, coś tam mówili, ale ja nie wiem za bardzo, o co im chodzi. Czy są za tym rządem, czy przeciwko temu rządowi. No niestety, nie znam hiszpańskiego ząb. No i się muszę przyznać, że jest abnegatem w tym temacie straszny. To na razie kat. Jutro Cusco. Tylko, że też będzie problem, bo będę jechał przez przełęcze w górach na wysokości 6000 stóp. Także bardzo wysoko. To na razie, cześć. Kat. Jesteśmy na ostatnim piętrze hotelu. Numer tutaj, gdzie mieszkam, D7. I jeszcze przed chwilą palił się ten krzyż na szczycie góry, ale teraz zgasili go parę minut temu. Tutaj stary kościół San Francisco. No i proszę was, dość to ciekawie wygląda. Dość ciekawy widok. Miasto już idzie spać, jest 11 w nocy. Nie wiem, czy mnie widać, bo jest słabe światło. W każdym razie za hotel płacę 24 tutejszy, czyli jak gdyby 24 zł, ponieważ ten tutejszy pieniądz idzie prawie tak samo jak złotówka polska. No i pójdę spać, bo jutro trzeba będzie wcześniej wstać i pojechać do Cusco. No to na razie, ciao. Witam moi milusińscy. Zaraz będę wyjeżdżał z Limy. Jak zwykle z rana gardło mi nieco siada. Jesteśmy w tym hotelu na ostatnim piętrze. Miałem kłopoty znaleźć ten pokój. To jest ten mój pokój, taki malutki, za który płaciłem 24 tutejsze, czy tak jakby 24 zł. Obok jest łazienka.
Ale tam teraz ten Chińczyk wszedł. Proszę was, dość nieprzyjemne były te baby na portierni, ponieważ jak zapytałem się, gdzie jest ręcznik i papier toaletowy, to powiedziały mi, że ręcznika nie dają do pokoju, który nie ma łazienek, a papier toaletowy niech sobie kupię w sklepie. No ale zapomniały dodać, że ten sklep był zamknięty. Także muszę użyć własny papier. A tu jest taki pokoik z łazienką. No i z papierem toaletowym. Kosztuje 40, dwa razy więcej, 44 zł. No dobrze, także jeszcze myślałem na tę górę motocyklem wyjechać. Ale może się wstrzyma, ponieważ będę miał góry po 6000 metrów w drodze do Cusco. To na razie. Cześć. 25 listopada 2005. Jesteśmy w Limie, w centrum miasta. Koło jakiegoś placu. Cinco de Mayo albo Uno de Mayo. Jakiś pałac prezydencki obok jest. Także chyba jesteśmy w całym centrum Limy. Te papugie mają gołębi bądźwo. Jak w Krakowie. To na razie, cześć. No i proszę was, takiej dość ciekawej scenerii. Takiej dość ciekawej scenerii tego hotelu. Stał mój motocykl przy pomniku Dawida. I zmykam już. Trochę tam muszę motor naprawić, bo mi się śruba odkręciła jedna od tych skrzynek. Ale wszystko jest dobrze. Prawdopodobnie w tym samym miejscu stał motor Wojtka. Wczoraj, ale Wojtek wyjechał wczoraj. No to na razie. Cześć. Jeszcze tylko rzut oka na panoramę tego hotelu. Pełno obrazów starych. No i tutaj ubrałem tego pomniczek w czapeczkę. Na razie. Można się załamać ogromem tego miasta, hałasem, smrodem, trąbieniem. Naprawdę, aż ma zawrót głowy. Odwykłem od dużych miast, zwłaszcza w tak dziadowskim wydaniu. Pół godziny czekałem, żeby pobrać pieniądze z karty. Jakieś dziwne układy w tym banku są. Okej, no to byłoby na razie. Tam jest ta góra, ale już nie będę na nią wyjeżdżał. Jest setki takich domków robionych z gliny. Ale ludziska jakoś żyją i może są szczęśliwi. O czym ja nie wiem. To na razie. No i wyjechaliśmy z tej Limy. Proszę was. Zastanawiam się, jak ci ludzie tam żyją. Przecież tam nie ma prądu. Ani tam na pewno nie ma wody. Ani ubikacji. To im się wszystko obsuwa. Workami z piaskiem się zabezpieczają. Jest to naprawdę niesamowite. Dzieci mają ciężko pod górkę do szkoły. Pod górkę do domu właściwie.
Oj, dziwny jest ten świat. Tutaj znowu jedziemy cały czas wzdłuż wybrzeża. Jesteśmy jakieś 100 mil za Limą w Peru, jadąc na południe. No i plaża niby ładna, ale nikt się na niej nie kąpie, nie ma żadnych turystów, nie ma ludzi. No i te przerażające, tanie z dykty, z papieru, z desek zrobione domki. Przerażające jest to. Chciałem jakąś rybkę kupić, żeby sobie zjeść. Niby jest morze, niby są łodzie rybackie. Powinny być rybki, ale... A jeszcze pojadę z 2 godziny i tam może w tej miejscowości Pisco tam sobie jakąś rybkę kupię. Przecież to muszę mieć tutaj rybę. No dziwny jest ten kraj, no więc w całej Limie nie mogłem znaleźć mapy drogowej. Przerażające i dziwne. Mają mapy turystyczne ze zdjęciami, ale nie ma mapy drogowej, gdzie mnie interesują nazwy miejscowości i odległości. Bo to na razie. Cut. Take a break. I give you a cigarette. Oh, a cigarette? That will kill us. And this is Claire. Claire, where have we been cycling from? Today we came from Ica. And where have we been cycling our whole journey? We come all the way from Anchorage to Ushuaia. Okay, we're going to Ushuaia.